Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Kiedy słuchamy w tych ostatnich niedzielach Ewangelii, to może pamiętamy temu początkowi działalności Jezusa, oprócz głoszenia towarzyszą też znaki uzdrowienia, uwolnienia. Dwa tygodnie temu słuchaliśmy, byliśmy świadkami tej sceny uwolnienia opętanego, tydzień temu uzdrowienia teściowej i całej rzeszy ludzi, którzy do Jezusa przynosili tych ludzi, tych chorych, zdjętych przeróżnymi chorobami, cierpieniami. A dzisiaj słyszymy kolejny moment uzdrowienia kolejnego człowieka, człowieka trędowatego. Ta choroba, ten trąd, to nie tylko jest choroba, która wtedy bardzo ona dziesiątkowała społeczność. Dzisiaj też są takie tereny na świecie, takie miejsca, gdzie ta choroba ciągle jest. Ale tutaj spotykamy się nie tylko z chorobą, tylko w tym kontekście tego starego, nowego testamentu, tej szerokości geograficznej, że trąd to też był pewien status społeczny, że chorzy na trąd nie mogli być razem z ludźmi, oni byli wyłączeni poza społeczność. Nie? Że to była taka choroba, która, no właśnie, trochę ten taki trąd przeżywaliśmy współczesny, to co nazywaliśmy COVID-em, gdzie ktoś, kto był chory, musiał być odosobniony, miał taką wieczną kwarantannę, właściwie to była choroba zupełnie nieuleczalna. Ktoś był wyklęty, że ktoś, kto miał znamiona tej choroby, to była odrywająca się skóra, gnijąca, odpadające kawałki ciała, okropna choroba. Ktoś musiał się udać na miejsce pustynne, gdzieś mieszkali w jaskiniach. Nawet kiedy trędowaty słyszał, że ktoś się zbliża gdzieś do nich, to on, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, musiał krzyczeć, nie, z całej siły: trędowaty, trędowaty, żeby przypadkiem się ktoś nie spotkał. Kto miał kontakt z trędowatym, też przyjmował jakby taką rytualną nieczystość na siebie. Nie? Więc dzisiaj spotykamy się z takim człowiekiem, który oprócz tego, że przeżywa chorobę, niesamowicie cierpi, wie, że za niedługo umrze, to jest też pełen takiej determinacji, nie poddaje się temu losowi, tego, co go w życiu spotkało, ale słyszy gdzieś pewnie z opowieści, które gdzieś aż tam doszły, nawet do jaskiń, do miejsc pustynnych, że jest taki człowiek jak Jezus, który chodzi po ziemi i uzdrawia, który uwalnia. I właśnie tak jak trędowaty nie mógł tego zrobić, tak przekracza prawo, popatrzcie, przekracza granice prawa i upada przed Jezusem. Upada przed Jezusem i woła, prosi Jezusa: jeśli chcesz, jeśli chcesz. No nie, to jest niezwykła też taka postawa, że ten trędowaty nie rozkazuje Jezusowi, co ma zrobić, tylko: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czyli nie tylko uzdrowić, ale oczyścić z tej całej mojej opinii, z tym co chodzę. Nie? Może dzisiaj ktoś tutaj też pośród nas jest, kto nie tylko nosi jakieś znamiona choroby, tej fizycznej, czy też duchowej, ale ten trąd, który czasem nas wyklucza, to jest jakaś opinia o nas, to jest jakaś plotka o nas. Nie? I czasem może wszystko robimy, żeby się wytłumaczyć, a im bardziej się tłumaczymy, tym jeszcze więcej winy na siebie ściągamy. I dzisiaj może trzeba nam przyjść przed Jezusem, tak jak ten trędowaty: oczyść mnie, nie tylko potrzebuję uzdrowienia, uwolnienia, ale oczyszczenia. Potrzebuję jakiegoś takiego dobrego zdania od Ciebie, o mnie. Jezus, popatrzymy, jak od razu reaguje. Jezus się nie wzbrania,
Jezus normalnie podchodzi do niego jak do każdego człowieka, bo Jezus nie kategoryzuje ludzi na, nie wiem, chorych i zdrowych, nie szufladkuje. Dla niego każdy jest człowiekiem, dla niego każdy jest ważny, dla Pana Jezusa każdy jest bliski. Jezus zdjęty litością, popatrzcie, tam jest takie słowo. Co to jest za litość? To nie jest taki, jak myślałem o tym, to był taka kiedyś bajka, starsi może pamiętali, był taki krecik, mówi taki ciągle ojoj, nie? Taka litość, ojoj, chory. Czasem i to nie jest taki, że Jezus tak patrzy na tego chorego, mówi ojoj, nie? Zdjęty litością. To nie jest taka litość, że a z litości już, że tam, że nie wiem, dziecko idzie z mamą czy z rodzicami do sklepu i tam dziecko wykrzykuje na cały głos, że chce jakieś coś tam kupić i już po prostu z litości rodzic już nie mając już siły, to z litości, a masz, dobra, już żebyś mi nie po prostu tutaj nie suszył uszu, głowy, to ci kupię. To nie jest taka litość, nie? To nie jest taka bezradna litość, nie? To nie jest taka litość, która po prostu wychodzi z jakiejś wyższości, nie? Ja jestem zdrowy, no a tutaj biedne dzieci w Afryce cierpią, ojoj, nie? Tylko to jest taka litość, tam dosłownie, gdybyśmy czytali, ja nie umiem czytać, bo już dawno mi to z głowy wyleciało i w seminarium to było bardzo krótko, może ksiądz Maciej bardziej zna język grecki, ale tam w języku greckim dosłownie, że Jezus kiedy zobaczył tego trędowatego, to mu się wszystko przewróciło wnętrzności, nie? Że był wstrząśnięty, nie? Wstrząs, nie? Tak jak są czasem jakieś telefony, nie, ktoś otrzymuje telefon jakiś, nie wiem, z Polski od kogoś, czy ktoś przychodzi do ciebie z Polski, nie z Polski, ktoś dzwoni. Jakaś informacja taka traumatyczna, taka dramatyczna, nie? Jezus kiedy widzi to, on wstrząsa się, że to jest, on jest poruszony całym, trzęsie, jakby wszystko się nim wstrząsnęło, nie? Jezus tak patrzy na chorobę, Jezus tak patrzy, bo ten tron jest jakimś symbolem, dzisiaj widzimy też grzechu, nie? Że kiedy widzi mnie grzesznika, kiedy grzeszę, to nie zaciera rąk i mówi, wrzucę cię do piekła, nie? Już tam diabli dookładają węgla do pieca, tylko wstrząśnięty jest litością, miłosierdziem. Bo to jest słowo o miłosierdziu. Nie? Że Jezus okazuje całe swoje miłosierdzie, mówi, chcę, nie? Chcę, bądź oczyszczony, nie? Jezus nawet tu nie stawia warunków, tylko tak, ja po to przyszedłem, ja po to się narodziłem, po to jestem, żebyś był oczyszczony, żebyś był zdrowy. Że Bóg o niczym innym nie pragnie, niczego w życiu moim nie pragnie i nie ma większego szczęścia dla Pana Boga i chwały Pana Boga, jak właśnie nasze szczęście, jak nasza wolność, jak nasze uzdrowienie. Nie? Że Bóg nie chce naszej choroby. Nie? Że to my Pana Boga oskarżamy, że o Boże cię pokarała, nie? Tam w życiu robiłeś. Nie? Oskarżamy Pana Boga przed różnymi sytuacjami, nie? Różnymi jakimiś tam historiami. Nie? Że ktoś tam, ktoś, że przychodzi kiedyś przyszła do pewnego księdza, pewna kobieta i mówi, proszę księdza, Pan Bóg wreszcie pokarał mojego męża, nie? Bo ma martwicę wątroby, nie? Nie, no pił latami. To nie Bóg go pokarał, nie? Tylko on pił latami. To Bóg nie karze nas. Mamy taki straszny obraz Pana Boga. Takie wyobrażenie, Bóg nas karze. Nie, Bóg nie chce twojej choroby. Bóg się nie zgadza na twoją chorobę, na moją, na nikogo chorobę Bóg się nie zgadza. I Bóg, kiedy przychodzę ze swoją chorobą, Bóg chce, żebym przyszedł z moim trądem, z moją chorobą i tak jak ten trawaty klęknął, upadł na kolana w całej pokorze i potrzebuje ciebie, to Bóg przychodzi. No. My często borykamy się z różnymi tymi cierpieniami, chorobami, trudnościami, dlatego że nie chcemy przyjść do Jezusa. Nie chcemy Mu pozwolić na to, żeby nas uzdrowił. A czasem jest też tak, mamy dzień chorego, też mówimy o tej chorobie. Kiedyś słyszałem takie zdanie, ktoś opowiadał, że kiedyś też, wybaczcie, że tylko mówię dzisiaj o żonach, ale żona kiedyś modliła się o uzdrowienie swojego męża, ale mówi, Panie Boże, uzdrów mojego męża, ale nie za bardzo, żeby mu pierwszej grupy tutaj renty nie wzięli. Nie? Więc to tak czasem prosimy, ale nie chcemy, nie? Pan Jezus chce nas w całości uzdrowić, w całości. Chce bądź oczyszczony. I zaraz tron go opuścił, został oczyszczony. I kiedy to się dokonuje, Jezus wysyła go do kapłana. Jest też takie prawo, popatrzcie, Jezus nie znosi prawa. Tylko tak, jak obowiązywało prawo po uzdrowieniu, trzeba było pójść do świątyni, złożyć należną ofiarę, Panu Bogu dziękczynną ofiarę. Ale jest taki szczegół, który może nam umyka na koniec. Że ten oczyszczony wrócił do społeczności, wrócił do swojego domu, wrócił do swoich bliskich, nie wiem, może do swojej żony, może do swoich dzieci, może miał, nie wiem, na pewno miał bliskich. On wrócił, a nastąpiła zmiana. Jezus poszedł na pustkowie. Jezus zamienił się rolami.
Bo on, dotykając tego trędowatego, zaciągnął nieczystość na siebie. Nie? To, co prawo Boże obowiązywało, wziął na siebie swoją nieczystość. Bóg zamienia rolę. Nie? To jest krzyż. Nie? Że Bóg umiera, Bóg bierze konsekwencje mojego grzechu, bo czytamy, święty Paweł nam mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Nie? Za mój grzech ktoś umarł, umarł Jezus. On odbył pokutę za mnie, po to, żebym ja mógł być wolny. To się dokonuje w tym uzdrowieniu. Patrzmy dzisiaj tak na Pana Boga, oddając Mu swoje grzechy, swoje słabości, swoje choroby, prosząc Go, żeby właśnie On przychodził do nas, żeby nas wyciągał, żeby prostował, ale właśnie, żeby nas też zaciągał do wspólnoty, bo to jest tak może na koniec. Tym właśnie, to jest taki jakby znamiona nawrócenia. Ten, kto spotkał w życiu Pana Boga, chce być z ludźmi. Chce być z ludźmi. Nie ucieka od ludzi. Nie stroni. Nie jest zombie. Nie? To nie jest postrach. Ten, kto spotkał w swoim życiu, mówiliśmy tydzień temu, mówiłem wam, że ten, kto się nawraca, potrafi służyć, że objawem nawrócenia jest to, że ja chcę służyć, że widzę, że jestem wrażliwy na drugiego człowieka. Gdzie jest drugi krok? Owocem nawrócenia jest to, że ja chcę być z drugim człowiekiem, że mi samotność doskwiera. Nie? To jest owoc nawrócenia. Jezus nas, jak nas uzdrawia, przychodzi, to mówi, zacznij żyć z ludźmi. Nie siedź cały czas w kościele, w kaplicy, w pokoju. Nie siedź w mieszkaniu cały czas, schowany, nie bądź pustelnikiem. Ale jak spotkaj w swoim życiu Jezusa, to idź do ludzi. Buduj relacje, buduj więzi. Czyli buduj zdrowe więzi. Buduj zdrowe relacje, nie? Nie trędowate. Nie jakieś chore, które zarażają, bo jakimś takim narzekaniem, jakimś jątrzeniem, ale zdrowe relacje. I o to prośmy Pana Boga, żeby też w naszym życiu się to dokonywało. Amen.